Dziennik pokładowy, dzień 7. Idziemy z Vigo do Pontevedry. Idziemy 35 km ponad 10 godzin. Vigo to jest duże miasto, więc jeżeli nie musicie tam zostawać, to nie zostawajcie, bo to jest mało ciekawe miasto. Jeżeli chodzi o przejście, przechodzi się bardzo długo. Myśmy rano po śniadaniu przechodzili przez nie jeszcze ponad godzinę. A że była niedziela, to wszystkie lokalne restauracyjki, kafeteryki były zamknięte, dopiero gdzieś tam na peryferiach. Natomiast jak się już wyjdzie z miasta, no to widoki są fajne. Idzie się pod górę, cała trasa ma trzy takie przewyższenia po 150 km. W sumie zrobiliśmy ponad 670 metrów do góry i tyle samo na dół, więc to jest trochę zmiany w stosunku do tego, co było wcześniej. Ale trasa jest widokowa. Jest trochę męcząca, więc dla tych, którzy przyzwyczaili się do płaskiego, no to trzeba się przyzwyczaić do czegoś innego. Trafiliśmy w Pontevedra do pierwszej albergi zaraz przy wejściu, tuż przy dworcu, więc nie polecam, dlatego że pociągi przejeżdżają przez całą i trąbią całą noc, więc mało ciekawe miejsce. Ponadto w alberdze nie ma kuchni, więc jeżeli możecie, to wystarczy wybrać następną. Warto wstąpić do kościoła, w którym jest figura pielgrzymującej Matki Boskiej. Warto zobaczenia. No i tyle w zasadzie. Dzisiaj mamy już krócej, bo mamy 20 km, więc to już w ogóle jest. Im bliżej Santiago, tym mamy coraz mniej dochodzenia, bo 3 dni i 60 km, więc tak naprawdę to już przed nami są ostatnie kilometry. Z poleceń, no jeżeli będziecie, nam akurat się trafiła niedziela, więc w niedzielę sklepy są zamknięte, trudno kupić cokolwiek do jedzenia, więc jeżeli będziecie planowali trasę, to pamiętajcie, że w sobotę trzeba kupić coś na następny dzień, bo inaczej to no jest kiepsko. Trudno, restauracje otwierają się później, bo w samej Pontevedrze są restauracje, ale otwierają się dopiero około godziny 20, 20.30. To, co akurat mi się udało zrobić, no to trafiłem na pizzę Dominium, tam 800 metrów od hostelu, więc od albergi, no więc tam można było zjeść. Natomiast gdzie indziej nie było takich możliwości. Z ciekawostek rano, jak się wyjdzie, jest marzec, 27 marca. W ciągu dnia jest planowana na 16-18 stopni taka temperatura, a rano było w granicach 8-10 i było zimno. Było naprawdę zimno, więc czapka i rękawiczki się przydają. Hiszpanie chodzą tutaj jeszcze w kurtkach puchowych. Wakacje Hiszpanii. Tyle na razie. Pozdrawiam wszystkich z Buen Camino, albo jak to woli, Ultra.